Zapraszamy Państwa do obejrzenia najciekawszych wydarzeń z trzeciego kwartału 2012 roku. Choć dwie uchwały były przyjęte w czerwcu, to jeszcze w lipcu, mimo że radni nie obradowali, budziły one ogromne emocje. Jedną z nich było absolutorium dla burmistrza. 6 głosów przeciw, 1 radny wstrzymujący się od głosu i tylko 12 za. Tak rozłożyły się głosy na ostatniej sesji w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu. Gorszy wynik przy najważniejszej uchwale dla każdego włodarza miasta miał w 2010 roku tylko Jerzy Zwoliński. Tamto głosowanie odbyło się tuż przed referendum w sprawie jego odwołania. Mimo że ostatnia sesja była absolutoryjna, to przypomnijmy, że na naszej antenie informowaliśmy już o wątpliwościach odnośnie uprawnień Anny Bielińskiej, kontroli w Urzędzie Miasta i Witoldzie Mazurze. W tym miejscu można byłoby postawić kropkę. Można byłoby tak zrobić, gdyby nie 26 czerwca i wyjątkowo burzliwe obrady w sali konferencyjnej lubartowskiego ratusza. Dzisiaj wracamy do wydarzeń z ostatniej przed przerwą wakacyjną sesji. Raz w roku radni głosują nad absolutorium. Krytykę działań obecnego burmistrza rozpoczął Andrzej Zieliński. Dlatego, że szereg pozycji budżetowych, czy mówiąc inaczej od początku, z filozofią tego budżetu, który został zaproponowany ponad rok temu, nie zgadzaliśmy się. Sama zresztą koalicja podkreślała, że również się nie zgadza z tym budżetem, mimo że, jak Państwo wiedzą, ten budżet był realizowany z pewnymi modyfikacjami. Bo jeśli wrócimy do tego, co było kilkanaście miesięcy temu wypowiadane tutaj, z tej sali, to wszyscy, włącznie ze wszystkimi klubami koalicyjnymi, wypowiadali się, że jest to budżet tymczasowy, przygotowany przez poprzedniego burmistrza i w związku z tym nie identyfikujemy się z nim. Oczywiście można by upierać się co do liczb, czyli o budżecie. Tak a propos, nie chcę być złośliwy, panie radny Andrzej Kardasz, świadczą nie tyle cyfry, ile liczby, ale mniejsza o to. Otóż te liczby mówią wprost i wyraźnie, że ten budżet w zasadzie został uratowany, mówiąc inaczej, uratowany no, tą kwotą, która wpadła nam troszkę od poprzedników, mówiąc inaczej, te ponad 4 miliony złotych, które wpłynęły z dochodu ze zbycia praw majątkowych, a więc z tego, co przygotowaliśmy w ramach projektu Czas na Lubartów. Natomiast zwracam Państwu uwagę także na to, co się stało na początku ubiegłego roku. Otóż na początku ubiegłego roku, ja nie chcę analizować tej poszczególnych pozycji, bo można było na przykład powiedzieć w ten sposób, że no tak, tutaj zyskaliśmy, ale z naszej także decyzji czy woli straciliśmy na przykład 600 kilkadziesiąt tysięcy złotych spływu od środków finansowych czy dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień, prawda? Więc to coś za coś. Dlaczego te pieniądze straciliśmy? Ano dlatego, że w wyniku porozumień, Państwo doskonale wiedzą jakich porozumień, tych wpływów mieć nie będziemy. Ja szukam śladów programu koalicji w tym budżecie, po prostu. Chciałbym się dowiedzieć, czy ten budżet to jest taki z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, czy jest realizowany według jakiegoś programu, który został to program no, w jakiś sposób przedstawiony. I ten program został przedstawiony publicznie, jak Państwo pamiętacie. W tym programie jest wiele kwestii, które no, nie znalazły odzwierciedlenia w tym budżecie. Dlatego moje wątpliwości budzi fakt, na przykład taki. Jeśli koalicja mówi o kulturze, czy o może bardziej o dbaniu o kulturę, no to w budżecie nie ma ani modernizacji amfiteatru, o którym mówiła koalicja, nie ma mowy o mówiliśmy o tworzeniu, czy też o przygotowaniu, a nawet rozpoczęciu inwestycji dotyczącej Lubartowskiego Centrum Kultury. Jeżeli mówimy o obiektach sportowych, to nie mamy oczywiście modernizacji pawilonu sportowego. Jeżeli mówimy o mieszkalnictwie, to było w programie, nie mamy w ogóle mowy o pozyskiwaniu mieszkań socjalnych i komunalnych w tym okresie. Jeżeli mówimy o rozbudowie i modernizacji ciągów komunikacyjnych, w tym ułatwieniu
ułatwieniu poruszania się po mieście, na przykład rowerzystom. Mówimy o ścieżkach rowerowych, w tym tego nie było. I to można by było mnożyć. Ja nie chcę teraz mówić o wielu jeszcze innych związanych z tym programie. Państwo możecie się bronić tym, że przecież ten program to jest tylko taki zarys i to może być realizowane w ciągu 4 lat. Tak, ale przypomnijmy sobie, że minęło już, to jest drugi budżet, a więc zostały nam jeszcze tylko 2 budżety. Pewne rzeczy, o których na przykład miejsca parkingowe, które mają się pojawić, zobaczymy, na razie nie zostały w jakiś sposób przygotowane. Znaczy ja rozumiem, że prawem opozycji jest krytykowanie koalicji czy osób, które są przy władzy. Takie jest prawo, ale istnieje coś takiego jak opozycja konstruktywna, czyli co w zamian, nie tylko krytyka. Ja nie usłyszałem w kadencji tej rady żadnego projektu, który by zmieniał jakby tą rzeczywistość. Jest cały czas krytyka. Dziwię się tylko, że w projekcie budżetu nie było mowy o przecinkach i o kropkach nie w tym miejscu postawionych. Ja zwrócę Państwa uwagę, jaka sekwencja wystąpień jest. Jeżeli występuje pan radny Kardasz, to za chwilę pan Zwoliński. I na zmianę. Również w wypadku innych radnych takie sytuacje się dzieją. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, że no, zarzuca nam się jako koalicji, że nie mamy programu. Jeżeli w programie mamy budowę miejsc parkingowych i kupujemy na ten cel plac, no to jest krytyka, że nie kupiliśmy ten plac, a nie inny. No a plac kupiliśmy z wyraźnym jakby stwierdzeniem, że tam chcemy urządzić parking, który będzie naprawdę trafioną inwestycją w przypadku na przykład chociażby święta zmarłych i w czasie powszednim. W przypadku wystąpień, jak jest krytyka burmistrza, to jest oczywiście odwołanie do tego czasu, kiedy był wójtem, no to jest taka celowa manipulacja, no generalnie stwarza się taką, jak kiedyś mówiłem o takiej metodzie manipulacji oblężonej twierdzy, czyli tak, trzeba stworzyć wrażenie, że wszystko jest tak źle, że my tylko jako opozycja jesteśmy w stanie wyciągnąć to miasto z tego kryzysu jakby. To są jakby dla mnie przygotowanie do wyborów. Natomiast ja apeluję do wszystkich radnych, żebyśmy naprawdę skończyli. My nie mówimy, nie jesteśmy nieomylni. Różnimy się tylko tym, że doceniamy wkład poprzedniej kadencji. Burmistrz o tym wiele razy mówił. I my jako radni koalicji mówimy, doceniamy wkład burmistrza Zwolińskiego w rewitalizację rynku, w strefę gospodarczą i tak dalej. Też uważamy, że były pewne błędy w poprzednich kadencjach i staramy się je naprawić. Dlatego utworzyliśmy MOSiR jako sposób na rozwiązanie problemu obiektów sportowych w przyszłości. Nie już, nie od razu, nie w tym momencie. A z każdej strony nas się atakuje, że nic nie robimy. Tym się różnimy od Państwa, że potrafimy doceniać dobre rzeczy, które żeście zrobili, więc docencie i te, nasze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Jacek Mikołaj Tomasiak. Panie Przewodniczący Antoni Adamie. Słuchając radnego Polichańczuka, można odnieść wrażenie, że tak naprawdę opozycja jest tylko po to, żeby krytykować burmistrza. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że poprawki, które zazwyczaj jako, zresztą uchwały, które proponowane są przez Urząd Miasta, które są uchwałami, które powinny być przegłosowane, ja nie zauważyłem na tej sesji Rady Miasta, żeby przy wszystkich uchwałach, jakie są proponowane przez burmistrza, które były proponowane, przepraszam, w ciągu ostatniego roku, bo ten rok podsumowujemy, żeby wszystkie uchwały były krytykowane w czambuł. Czy tak było? No nie.
Dlaczego tak nie było? Bo opozycja jest od tego, żeby wspierać dobre rozwiązania. Ale jeżeli opozycja nie widzi dobrych rozwiązań, to nie ma czego wspierać. Jeżeli zauważymy uchwały, które są chybione, które są uchwałami, które nie mogą uzyskać i być akceptowane przez tych, którzy chcą pomagać zarządzać tym miastem, no to niestety nie można iść ślepą drogą i brnąć, ponieważ jeżeli będziemy brnęli za jednym wodzem i tylko i wyłącznie uczuli się, jak dobrze już dotarte małżeństwo i głosowali wszyscy za to, zabrniemy w ślepą uliczkę, gwarantuję to panu. Dlatego ta opozycja jest od tego, żeby proponować dobre rozwiązania. A te dobre rozwiązania zostały zaproponowane. Niech pan zwróci... Kiedy? Ano wtedy, kiedy proponowaliśmy, żeby chociażby przegłosować i naprawić uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, przewodniczący CZOP mi dzisiaj nie pozwolił zabrać głosu, żeby dopytać o kilka odpowiedzi, które otrzymałem chociażby w tej uchwale, gdzie sami państwo nagłaśniacie sprawę Straży Miejskiej, która już może rzekomo kontrolować, a w odpowiedzi otrzymuje enigmatyczne odpowiedzi nie wskazujące wprost, czy te kary może nakładać ta straż, czy nie może. Chciałem o to zapytać, nie pozwolono mi w dniu dzisiejszym. Gdyby tamta uchwała została przegłosowana, gdyby w tamtej uchwale wskazano Straż Miejską jako ten podmiot, który ma prawo kontrolować, albo osoby upoważnione przez burmistrza, byłoby zupełnie inaczej. Nie byłoby tych problemów. Wojna oświetleniowa. Mój Boże. Dobrze, żebyście państwo dokładnie zapoznali się z całą dokumentacją, która jest związana z tym oświetleniem. Już nie chcę też wracać do poprzednika, ale tak jak wyglądało to w chwili obecnej i jakich musieliśmy użyć mechanizmów jako zarząd spółdzielni mieszkaniowej, żeby miasto przywróciło i opłacało za to oświetlenie. I co się okazuje? Że te wszystkie argumenty, które podnosiliśmy, na które wskazywaliśmy, gdzie pokazywaliśmy właśnie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, okazuje się, że Regionalna Izba Obrachunkowa akurat w tym protokole do tego zastrzeżeń nie ma, jeżeli chodzi o płacenie za oświetlenie. Ani słowem nie wspomniano w tym protokole. Kolejna rzecz. Mosir. Panie przewodniczący, przepraszam, tak, pan jest przewodniczącym tego klubu. Naprawdę, po czynach ich poznamy, ich poczekajmy, jak ten Mosir zacznie funkcjonować. Jak w przyszłym roku przedstawicie jako koalicja propozycję budżetu tego Mosiru, bo miało to kosztować 200 tysięcy złotych, ja naprawdę czekam, aż zobaczymy budżet tego Mosiru. Czekam. I wtedy ocenimy, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły. Natomiast co do tej rzekomego 12 milionów franków, tego, że teraz wszyscy się do tego podpinają i tego, że każdy chce być tą osobą, która pokazała, że te 12 milionów franków zostało uratowane dzięki niemu. Ja sobie przypominam, jak byłem w koalicji. Ja sobie przypominam, jak wywierano na mnie nacisk, żebym przestał działać w komitecie, który był przeciwko budowie sortowni na ulicy Lipowej. Przypominam sobie to. Doskonale sobie to przypominam. I proszę dzisiaj nie mówić w ten sposób, że czyniono wszelkiego rodzaju starania czyniono i owszem, ale żeby ten komitet, który sprzeciwiał się budowie tej sortowni w Lubartowie, przestał istnieć. Taka jest prawda. To, że później wydarzyły się pewne zdarzenia i wszyscy mamy tego świadomość i powiedzmy to mieszkańcom prosto w oczy. Powiedzmy to prosto w oczy. Zebrania lipcowe w tym obiekcie, stanowisko mieszkańców Lubartowa i ostatecznie ankieta, która została przeprowadzona w Lubartowie, to ankieta zdecydowała o tym, że w końcu koalicja zauważyła, że mieszkańcy są przeciwko budowie tej sortowni w Lubartowie. Taka jest prawda, pan może kiwać. Natomiast ja widziałem wasze zdenerwowanie w chwili, kiedy były ogłaszane wyniki tej ankiety. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć tak, jeśli było tak dobrze, to czemu było tak źle? Użyłem dzisiaj sformułowania już przytoczonego. Bo wizja to była taka, że sprzedano żłobek, który w tej chwili straszy, sprzedano części hali targowej, które w sposób zdecydowanie pogorszyły możliwości miasta, wyprowadzono loki, wprowadzono do szkoły, obniżając poziom zajęć kulturalnych prawie do minimum, wywołano wojnę oświetleniową,
zaniechano starań o przystanek w centrum miasta, czy zlokalizowano zakład zagospodarowania w mieście. Było tak dobrze, to była wizja. Natomiast w stosunku do pana radnego Zielińskiego, panie burmistrzu, pana Zwolińskiego, przepraszam, jeśli pomyliłem. Tak, pana radnego Zwolińskiego. Pan radny się nie utożsamia z budżetem, wbrew temu, co tutaj przed chwilą powiedział, bo głosował przeciwko sprawozdaniu z tego budżetu. Więc nie utożsamia się pan radny w sposób zdecydowany. Natomiast no, niestety ja nie będę tak pyszny, ale gratuluję ekonomii. Gratuluję ekonomii i takiego liczenia, że jeśli na koniec 2010 roku jest 18 milionów kapitału do spłacenia i około 4 miliony odsetek, jak to mogło wyjść na koniec roku 9 milionów, to ja rzeczywiście no, nie podołam takiej ekonomii, takiemu liczeniu. Natomiast proszę sobie sprawdzić w budżecie, bo w tym dokumencie, który pan radny rozdał, mówiąc o nadwyżce na koniec roku 2010, to chcę powiedzieć, że na koniec był deficyt i to 8 milionów 886 tysięcy złotych. To jest sformułowanie nie nadwyżka, tylko deficyt. Budżet 2010 roku był deficytowy o ponad 8 milionów złotych. Ale jeszcze raz mówię, gratuluję tej ekonomii. Przechodzimy do podjęcia. Proszę o ciszę. Proszę nie grozić przewodniczącemu palcem i proszę o ciszę. Proszę pana, podnoszę rękę, żeby pan nie udzielił głosu. Nie, ja panu nie udzielę głosu, bo zamknąłem dyskusję. Są jeszcze wolne. Polega demokracja, proszę pana, znowu pan sfałszował dane przed chwilą wystąpienia. Więc w związku z tym ta publikacja zostanie przesłana wszystkim mieszkańcom właśnie proszę, przez firmę pana. Przez Pocztę Polską, bardzo proszę. Natomiast proszę państwa, jesteśmy zmęczeni. Udzielenie głosu panu radnemu Zwolińskiemu spowoduje lawinę kolejnych głosów i do rana nie skończymy. W przerwie, proszę nie grozić palcem, w przerwie, która niebawem nastąpi, poproszę przewodniczących klubów i zastanowimy się, czy dalej kontynuować tą sesję, czy odłożyć. Przechodzimy do podjęcia uchwały rozpatrywanej w tym punkcie porządku obrad. Informuję państwa, że zgodnie z artykułem 28a ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosujemy. 6 jest przy tym stole. Stwierdzam, że głosowało 12 radnych za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? 6 radnych jest przeciw. Kto się wstrzyma od głosu? 1 głos, 19 radnych jest obecnych. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Drugim dokumentem była uchwała zezwalająca na sprzedaż majątku miejskiego. Zasada, na jakiej ma zostać zbyta nieruchomość przy ulicy Legionów, która jest własnością miasta, podzieliła radnych na ostatniej sesji. Radny Jacek Tomasiak zgłosił poprawkę, której nie zaakceptowali radni koalicyjni, a która nie pozwalała zbyć omawianej nieruchomości poniżej kwoty 460 tysięcy złotych. Działka, której chcą pozbyć się władze miasta, znajduje się obok ruin żłobka. Kilkanaście lat temu mieścił się tam ośrodek doskonalenia kierowców. Ja mam poprawkę do omawianego projektu uchwały i w paragrafie pierwszym, jak już kończy się cały paragraf pierwszy, proponuję nie kończyć go kropką, tylko zapisać dalej za kwotę nie mniejszą niż 460 tysięcy złotych. I pozostałe paragrafy bez zmian. Także proponuję ten paragraf pierwszy poszerzyć o ten zapis. Dlaczego? Dlatego, proszę państwa, że ustawa o zamówieniach publicznych daje taką możliwość, to będzie przetarg, ale wskazuje na przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, która jest bardzo rygorystyczna, która daje możliwość podmiotowi, który ogłasza przetarg, że za daną usługę w tym przypadku może wydać, wiem, panie burmistrzu, ja dlatego mówię celowo, wskazuję na ustawę o zamówieniach publicznych, wskazuję, że można
na dane przedsięwzięcie wydać określoną kwotę i przed ogłoszeniem przetargu, przed rozstrzygnięciem zarząd, czy też podmioty, które zarządzają danymi jednostkami, danymi przedsięwzięciami, mogą sobie zastrzec, że żeby nie narazić się na zbyt duże wydatkowanie kwot, że wydadzą kwotę 400 tysięcy złotych i tą kwotę są w stanie wydać na przykład za remont ulicy czy za docieplenie szkoły. Natomiast dlaczego 400 akurat 60 tysięcy mogłoby paść pytanie? Bowiem proszę Państwa, jak usłyszeliśmy przed chwilą wycena tej nieruchomości, to są 229 tysięcy złotych. Natomiast nieruchomość, które miasto już kupiło, miesiąc temu głosowaliśmy nad tą uchwałą, kupiło za dwa razy większą sumę niż rzeczoznawca wskazał w wycenie, za którą, jaka wartość była tej nieruchomości. Dlatego w tym przypadku, jak zdamy sobie sprawę z tego, że to jest nieruchomość przy ulicy Legionów, nieruchomość tak naprawdę znajdująca się w centrum miasta, no to nie możemy pozwolić na to też, żeby została zbyta po cenie tak nieatrakcyjne jak wycena przez biegłego, który ją wycenił, a uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy pozyskiwali pieniądze nie mniejsze niż inne instytucje w Lubartowie, które widzimy bardzo rozsądnie podchodzą do tematów przetargów i uzyskują wysokie kwoty za nieruchomości, które zbywają. Dziękuję bardzo. Nasuwa się tu takie porównanie właśnie z tą uchwałą, o której tu mój poprzednik wspominał. Głosowaliśmy zakup tej działki, też budziło to wiele emocji wśród radnych, że cena jest za wysoka. Twierdzili jedni, drudzy twierdzili, że cena odpowiada wartości rynkowej. W końcu ta nieruchomość została przez nas nabyta. Uważam, że kwestia zagospodarowania jej jest to kwestia najbliższych miesięcy, zanim zacznie się remont i zagospodarujemy tę nieruchomość. Natomiast jak sobie Państwo przypominacie, wycena tej nieruchomości dokonana przez PSS z POŁ-em była podobna jak wycena nieruchomości, którą teraz wystawia miasto do sprzedaży. I to przynajmniej w mojej ocenie jest jakaś kompensata nabycia tej nieruchomości. Tutaj radny Tomasiak, mówiąc o tym, żeby zabezpieczyć tę kwotę nie mniejszą jak, uważam, że nie do końca jest to właściwe, ponieważ miasto ma prawo unieważnić przetarg bez podania przyczyn, ewentualnie z podaniem przyczyny. No, w naszej ocenie cena może być za mała, stąd nieruchomości nie sprzedamy. Ja nie podejrzewam, żeby ta nieruchomość akurat została sprzedana za tą cenę, za którą została wyceniona. Także tutaj jest kwestia tylko dobrego i właściwego przeprowadzenia przetargu i czy będą ci kupcy, czy nie będą. W mojej ocenie będą. Jeśli znalazło się pięciu oferentów na działkę PSS z POŁ-em, którą w prawie pierwokupu nabył Urząd Miasta, to w tym momencie oceniam, że te osoby prywatne, które potrzebują gruntów w centrum miasta, bo zarówno nieruchomość na Farnej, jak i nieruchomość na Legionów potrzebują, znajdują się w centrum miasta, spełniają te wymogi. Dlatego też ja bym tu nie miał obaw co do niskiej ceny, którą miasto powinno otrzymać za tą nieruchomość. Ja myślę, że ten przetarg powinien się udać i powinniśmy nie mniejszą kwotę uzyskać za jako, żeśmy nabyli nieruchomość na Farnej. Dziękuję bardzo. Pan Kardasz nie ma do mnie szczęścia. Nie występowałbym, gdyby nie jego wystąpienie. Otóż wydaje mi się, że całe jego wystąpienie właśnie nie ma podstaw prawnych. Otóż, jeśli dobrze pamiętam, to w ustawie o gospodarce nieruchomości są podane określone przyczyny czy okoliczności, w których miasto czy sprzedawca może skutecznie zrezygnować z wyłonienia kandydata do kupna, czyli tego, co wygrał. I na pewno nie jest tą przyczyną cena uzyskana w wyniku przetargu w sytuacji, kiedy sprzedający określa cenę minimalną, cenę wyjściową. Dlatego wniosek radnego Tomasiaka jest wnioskiem zdecydowanie słusznym i w tym momencie rada wykazałaby rzeczywiście odpowiedzialność, gdyby w tym zapisie napisać za cenę wyłowoławczą nie niższą niż 450 tysięcy złotych i pan burmistrz by też tutaj nie ucierpiałyby jego kompetencje, a po prostu określiłby może na 600. Myślę, że proszę państwa, natomiast przebrnięcie
w tym miejscu kłopotliwej, jak pan twierdzi, procedury w innych miejscach mniej kłopotliwej. Chodzi o zmianę planu przestrzennego zagospodarowania. Wydaje się, że gdyby właśnie teraz, w sytuacji, kiedy jesteśmy w trakcie zmian planu przestrzennego zagospodarowania, przypominam państwu, gdyby spróbować tu do komercyjnego dodać możliwość budynku mieszkalnego, to proszę państwa, na pewno ta nieruchomość poszłaby za zdecydowanie wyższą cenę, bo znalazłby się przedsiębiorca, który bardzo chętnie by w tym miejscu też zamieszkał. Jest to centrum miasta i wielu ludzi tych mieszczuchów prawdziwych lubi mieszkać w centrach miasta, blisko centrum miasta. I taki jest tutaj mój wniosek, żeby naprawdę bardzo poważnie podejść do wniosku pana radnego Tomasiaka. Dziwię się, że muszę jego z kolei popierać. No, dziękujemy za to poparcie. Wniosek radnego Tomasiaka nie uzyskał większości i tym samym cena wywoławcza podczas przetargu będzie wynosiła 229 tysięcy złotych. Kończy się 8-letnie postępowanie w sprawie wyprowadzenia pieniędzy ze spółdzielni. Po 8 latach śledztwa, kilkunastu wnioskach o pomoc prawną z państw rozrzuconych po całym świecie oraz przesłuchaniu kilkudziesięciu świadków rusza proces byłych członków zarządu naszej spółdzielni mieszkaniowej. Lubelska prokuratura okręgowa przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Władysławowi B., Annie Z., Andrzejowi S. oraz Krzysztofowi G. Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadamia państwa jako pokrzywdzonego, że w dniu dzisiejszym został przesłany do Sądu Okręgowego w Lublinie 4 Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Władysławowi B., Annie Z., Andrzejowi S., Krzysztofowi G., oskarżonym o popełnienie przestępstwa z artykułu 296 paragraf 3 Kodeksu Karnego w związku z paragrafem 1 Kodeksu Karnego i z artykułu 296 paragraf 3 Kodeksu Karnego w związku z paragrafem 1 Kodeksu Karnego i inne. Czytamy w piśmie skierowanym do spółdzielni mieszkaniowej. Proces byłych członków zarządu ruszy tuż po wakacjach. Przypomnijmy, że wszystkie osoby oskarżone zostały w głośnej sprawie wyprowadzenia pieniędzy spółdzielców poza granice państwa. Ówczesny zarząd wytransferował ze spółdzielni ponad 3,5 miliona złotych. Oficjalnie pieniądze miały pracować za granicą i przynieść spółdzielni kruciowe zyski. Pieniądze w świetle wówczas prezentowanych przez oskarżonych opinii miały zostać przeznaczone na docieplenie bloków i budowę apartamentowca. Oficjalne dokumenty o kwotach, jakie miały być wydane na omawiane przedsięwzięcia, mówią o inwestycjach rzędu 45 milionów złotych. Tuż po tym, jak ówczesny zarząd wytransferował pierwsze pieniądze, do drzwi prezesa Władysława B. zapukali funkcjonariusze CBŚ. Kilka miesięcy później członkowie zarządu usłyszeli pierwsze zarzuty. W tej sprawie próbowaliśmy się skontaktować z Władysławem B., jednak nie odbierał on telefonu. Co oznacza dla spółdzielni decyzja prokuratury? Oznacza, że w końcu po 8 latach, po długich zabiegach, po bardzo intensywnych naszych odwiedzinach zarówno zarządu, jak i członków Rady Nadzorczej, pana Leszka Zawodzkiego, pana Marka Milczarka w prokuraturze zapadły decyzje o tym, że zakończono już śledztwo, przesłano dokumentację do sądu i rozpoczyna się proces. Czyli to, co zostało obiecane lat temu, 6, już prawie 7, kiedy zostawałem prezesem spółdzielni mieszkaniowej, kiedy informowałem mieszkańców, że na pewno doprowadzimy do tego, że osoby odpowiedzialne staną przed wymiarem sprawiedliwości, to się właśnie spełnia. I tak naprawdę spełnia się ostatnia obietnica z tamtych czasów, kiedy jako Komitet Ratowania Spółdzielni Mieszkaniowej działaliśmy, kiedy jako Komitet Ratowania Spółdzielni Mieszkaniowej chcieliśmy doprowadzić do zmian w spółdzielni, kiedy w końcu bardzo intensywnie zabiegaliśmy o to, żeby wszyscy, którzy mogą nam pomóc w tej sprawie, nam pomogli, a żeby prokuratura toczyła swoje postępowanie zgodnie z przepisami. Ja wielokrotnie na zebraniach, zresztą byłem wielokrotnie też atakowany za to, że proszę bardzo, tyle lat to się odbywa, a oni chodzą spokojnie po ulicach naszych i nic im się nie dzieje. I bardzo dużo osób krzyczało, podnosiło te argumenty, uważam, że niezasadnie. Natomiast zawsze tłumaczyłem, że trzeba poczekać, bo czas niestety jest z jednej strony dosyć dużym naszym przeciwnikiem, ale czasami jest i naszym sprzymierzeńcem. Sprzymierzeńcem jest wtedy, kiedy właśnie kończą się takie postępowania, kiedy ruszają procesy i kiedy osoby stają na ławie oskarżonych. I teraz niezawisły sąd musi ocenić,
czy te osoby działały zgodnie z prawem, czy też nie, bo też nie my jesteśmy od tego jako obywatele, byśmy wydawali te sądy, od tego są niezawisłe sądy. A jakie kwoty zostały stracone? Sama kwota, która czysto została wyprowadzona ze spółdzielni mieszkaniowej, to jest 2,5 miliona złotych, ale trzeba pamiętać o wszystkich kosztach pośrednich. Biegły powołany przez prokuraturę wycenił to na ponad 3,5 miliona złotych. Lustrator, która prowadziła sprawę w spółdzielni mieszkaniowej, wyceniła te straty na ponad 4,5 miliona złotych. Natomiast tak, żeby usiąść i uczciwie policzyć, na pewno by się to zamknęło kwotą nie mniejszą niż kilka dobrych milionów złotych, które można było zagospodarować na zupełnie inny cel. Ja przypomnę tylko, że mamy już docieplone prawie wszystkie bloki w spółdzielni mieszkaniowej i kwota, jaki mamy kredyt jeszcze do spłacenia z tego tytułu termomodernizacyjny, to jest kwota 5 milionów. A zwróćmy uwagę, że w świetle wyliczeń pani ilustrator, która prowadziła kontrolę w 2006 roku, na tamten okres czasu kwoty, jakie spółdzielnia mieszkaniowa utraciła, to było 4,5 miliona złotych, czyli tak naprawdę, gdyby nie utrata tamtych środków, bloki mogłyby być docieplone, a kredyty nie musiałyby być brane. Mam jeszcze pytanie o sam proces. Czy spółdzielnia będzie w nim uczestniczyła? Tak, będziemy uczestniczyli w tym procesie. Będziemy występowali jako oskarżyciel posiłkowy. Nasze pismo już zostało skierowane do sądu. Co to oznacza? Będziemy siedzieli obok pana prokuratora, który jest, prokuratura jest oskarżycielem głównym. My jesteśmy tylko i wyłącznie oskarżycielem posiłkowym. I polega to na tym, że mamy prawo zadawać pytania, mamy prawo uczestniczyć w procesie i mamy prawo być na każdym z postępowań, przysłuchiwać się temu, co się będzie działo na sali sądowej i przepytywać zarówno Władysława B., Annę Z., Andrzeja S., jak i również ostatnią osobę z oskarżonych, która podpowiadała naszemu zarządowi, podpowiadała, może nie, nie chcę za dużo mówić, póki nie ruszył proces, w każdym razie, która również uczestniczyła w tym procederze. Kiedy możemy się spodziewać wyroku? No właśnie, i tutaj również proponuję, żebyśmy się wszyscy uzbroili w cierpliwość, bowiem w sądzie toczy się inne postępowanie już trzeci rok przeciwko tak zwanemu ogrodnikowi, gdzie prokuratura dopatrzyła się i przedstawiła jako oskarżenia nieprawidłowości w jego poczynaniach w spółdzielni mieszkaniowej. I mówię bardzo oględnie, bowiem jest to człowiek, który pilnie śledzi, co się dzieje w Lubartowie i już raz starał się nas tutaj podać do sądu, jeżeli chodzi o naszą odpowiedzialność za słowa, dlatego też nie będę o tej sprawie opowiadał, ale wróćmy do meritum. Toczy się trzeci rok. Tamta sprawa wydawała się łatwiejsza. Wydawało się, że tylko pieniądze na infrastrukturę wydane tak, a nie inaczej. Natomiast tu mamy postępowanie nieco bardziej skomplikowane, bo mamy kilka państw, i to nie europejskich, państwa z całego świata, gdzie spływały dowody z poszczególnych republik, czy też indywidualnych państewek. I te pieniądze krążyły w różnoraki sposób poprzez cały świat. Skończyły na Wyspach Marszalach, tam rozpłynęły się we mgle, ale postępowanie będzie bardzo długie, bo będzie kilkudziesięciu świadków, podejrzewam, do przesłuchania. Mnóstwo dowodów do zaprezentowania Wysokiemu Sądowi przez prokuraturę. No i z tego, co zdążyłem się zorientować, jest prokuratura dosyć dobrze przygotowana do tego procesu, ale nie liczmy, że zakończy się to po roku lub dwóch. Podejrzewam, że 2-3 lata to jest takie minimum, gdzie będziemy oczekiwali na wyrok. Najważniejsze dla nas jednak jest to, że proces rusza i że w końcu to, czego oczekiwaliśmy wszyscy od prokuratury, zakończyło się sukcesem. Czy pana zdaniem jest szansa na odzyskanie pieniędzy? O, tutaj bym proponował zapytać o to, czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy naszych ekspertów z Lubartowa. Mamy takich dwóch co najmniej. Jeden to jest pan Andrzej Kardasz, drugi to jest pani Anna Bielińska, którzy jakiś czas temu wskazywali, gdzie te pieniądze są, w jakich okolicach i doskonale wiedzieli, gdzie jest. Bardzo wtedy mocno przebierali nóżkami, szczególnie jedna z tych osób, do Rady Nadzorczej. Tak więc, czy jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy? Podejrzewam, że te osoby na pewno powiedzą, że są szanse, że oni wiedzą gdzie, a na pewno mają kilku zaprzyjaźnionych posłów, a na pewno też ministrów, którzy z chęcią te pieniądze albo skserują na kserokopiarkach, albo przywiozą z zagranicy, z tych miejsc, o których
nie z, w zasadzie nie z zagranicy, bo to podobno gdzieś w okolicach Skarbu Państwa, z tego co mówił radny Kardasz. Także podejrzewam, że jak radny Kardasz nam wskaże, skąd te pieniądze wziąć, to je weźmiemy. A teraz poważnie, zarówno prokuratura, jak i my, analizując całą dokumentację, widzimy znikome szanse na to, żeby te środki wróciły. One po prostu zostały w sposób bardzo profesjonalny, jakby to powiedzieć najdelikatniej, żeby nikt nie poczuł się urażony. Zostały te pieniądze upłynnione. Jeżeli użyję takiego stwierdzenia, to myślę, że nikt mnie do sądu podawać za to stwierdzenie nie będzie. Spór o nazwę lubartowskich ulic. Skłodowskiej, Norwida, Kochanowskiego, Konopnickiej czy Fredry. Tak mogły, ale nie będą się nazywały nowe ulice w Lubartowie. Radni koalicyjni zdecydowali, że od polskich wieszczów i naukowców wolą mak, lawendę oraz rumianek. Podczas ostatniej sesji jeden z punktów obrad upoważniał radnych miejskich do nadania nazw ulicom znajdującym się pomiędzy szkołą nr 3 a zespołem szkół zawodowych. Nawiązując do istniejących już na tym terenie ulic, czyli Łąkowej, Piaskowej, Zielnej oraz Polnej, pojawiają się również nazwy kwiatowe, czyli ulica, przepraszam, tylko zmienię sobie okulary, niestety. Ulica Lewandowa. Lawendowa, tak? Lawendowa. Która łączy ulicę 1 Maja z ulicą Łąkową. Ulica Rumiankowa, która przebiega od ulicy Lawendowej w kierunku ulicy już istniejącej Szkolnej. Pojawia się również ulica o nazwie Habrowa, Habrowa i Makowa i Rumiankowa. To są te ulice, o których już wcześniej powiedziałem, kwiatowe, i one nawiązują do nazwy, do nas już istniejących w tym osiedlu. Ponadto, proszę Państwa, jest propozycja w tym projekcie nazwania ulicy łączącej ulicę Piaskową i Wschodnią, i proponuje się nazwę ulica... Ulicę Piaskową i Łąkową. Tak, Piaskową i Łąkową. I proponuje się nazwę w tym projekcie ulica Wschodnia. Proponując nadanie innych nazw ulicom, radny Andrzej Zieliński zwrócił uwagę, że przy Radzie działa zespół do spraw nazewnictwa ulic, który został przez przewodniczącego Antoniego Czopa rozwiązany. Tam są obiekty szkolne. Pytanie jest takie. Jeśli nadajemy ulicy Lawendowej, Rumiankowej, Habrowej, Makowej, dlaczego nie nadajemy imion wielkich Polaków? Wszystkie miasta mają, a Lubartów nie ma. Marii Curie Skłodowskiej, Norwida, nie ma Fredry, nie ma Długosza, nie ma Matejki. Ja mógłbym wymieniać jeszcze, nie ma Marii Dąbrowskiej, nie ma Konopnickiej. Ja nie mówię o politykach. Jeśli już mówimy o politykach, to Dmowskiego, Daszyńskiego, nie ma Sosnkowskiego, Sikorskiego. Przecież to są wielkie postacie historii kultury. Bądźmy trochę ambitniejsi. Spróbujmy sięgnąć do historii literatury, do kultury, sztuki, wreszcie do historii nie tylko państwowości polskiej. Mamy wybitne postaci, którymi powinniśmy się szczycić i które powinny być upamiętnione właśnie takimi nazwami. Moi drodzy, no tak, sprawa jest czysta, prosta, my sobie komplikujemy to życie. Może się tak cofniemy do historii, do naszych korzeni. Przecież ulica Łąkowa, to tam były łąki. Wiele ludzi tutaj, mieszkańców, żyło z tego. Stada krów i inne. Zapraszam. Panie Jakubie, pański dziadek miał piękną plantację porzeczek, można i nazwać ulica na przykład Porzeczkowa. Do tej pory jeszcze rosną rumianeczki, rosną chabry, niektórzy zbierają, robią świetne naleweczki z tego, no, zdrowotne nawet. A więc jeszcze do rzeczy. Naprawdę to jest związane z pewnym kompleksem. Przy Łąkowej co może rosnąć? Rumianeczki, lawenda rośnie, maki, i one jeszcze rosną. Drugie, jak każdy z nas wjeżdża do obojętnie jakiego miasta, to ma rozwiązany problem.
Wschodnia ulica to się kieruje, no tam, gdzie jest wschód. Na północ, co u nas jest, wiadomo, gdzie jest. Zachodnia, wiadomo, gdzie jest. Mamy dworzec zachodni, wschodni akurat w Warszawie i wiele innych. A my tak będziemy akurat sobie mieli i tak sobie będziemy przekonywać. To jest właśnie zasadne, bo my jako mieszkańcy, póki co, ja jestem tutaj chyba zarazem najstarszym i pamiętam, jak bosą się akurat chodziło nad tą akurat wieprz na poszczególne plaże i te pachnące łąki i te maki piękne akurat się mijało. I ulicą Lubelską jeszcze akurat wiele osób miało, krowy są tutaj obecni nawet, obywatele i tego miasta, gdzie między innymi wyrośli na wspaniałych ludzi, bo akurat mieli odżywione wspaniałe mleczko akurat ekologiczne. Skracamy, panie radny, skracamy. I słuchajcie, no ja proponuję, żeby się jednak akurat to, co jest zaproponowane, przyjąć. No przecież mamy akurat, a skupimy się na ulicach jakichś wielkich naszych postaci, w odpowiednim akurat miejscu temu, a to ma swoje uzasadnienie. Nie komplikujmy, nie przedłużajmy. Szkoda tego papieru, no uszanuj nasze dziewczyny z Bury Rady. Dziękuję. Tak troszkę zaskoczył mnie radny Zieliński tą propozycją ostatnią, bo faktycznie te znakomite osoby nie mają w Lubartowie ulicy, ale ja przypomnę jeszcze raz, że inni znakomici obywatele, czy też organizacje polityczne też nie mają swojego nazewnictwa. A zwrócę uwagę na jedną rzecz zasadniczą, że te konkretne ulice sąsiadują z osiedlem 1 Maja, potocznie nazywanym, z osiedlem Popiełuszki obok, również osoby, która zapisała się w historiach Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jak pan radny, sprzeciwiam się temu, żeby nazwać takie akurat ulice, tym bardziej, że podejrzewam, że za ulicą Makową to pewnie mocny lobbing był ruchu Palikota. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, że nie mają również swoich ulic Romankowskiej, Narodowe Siły Zbrojne czy Narodowa Demokracja. Ale nie o to, żebym chciał teraz zgłaszać i poprosić, tylko apeluję do wnioskodawcy tego projektu, żeby faktycznie wycofał ten projekt z dzisiejszych obrad i żebyśmy ten zespół, bo ja przypomnę, że ja z tego zespołu nigdy nie zrezygnowałem, zostałem desygnowany, nigdy nie zrezygnowałem, a ktoś za mnie podjął decyzję, że go rozwiązuje. Tak więc moglibyśmy usiąść w tym zespole i wtedy byśmy znaleźli jakiś kompromis. Dlatego apeluję do wnioskodawcy o wycofanie tego projektu, bo po prostu powoli zaczynamy rzucać propozycje na tej sesji Rady Miasta, a widzimy, że nieprzygotowane projekty uchwał, tak jak ten projekt uchwały, no jednak wywołują niepotrzebne emocje. Dziękuję. Ten projekt uchwały jest przemyślany. Myślę, że bardziej nieprzemyślane są projekty, kiedy nadaje się ulica, a potem się odbiera, chociaż tak wielkiemu człowiekowi, jakim jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, gdzie z jego ulicy zrobiono ulicę szkolną. Więc myślę, że to powinno nas determinować, że powinno być przemyślane. Ten projekt uchwały jest przemyślany, dlatego jeszcze raz proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Poprawki, dzięki którym nadane zostałyby nazwy osób, które zapisały się w historii literatury oraz nauki, zostały odrzucone. Tym samym Lubartów zyskał ulicę Makową, Lawendową oraz Rumiankową. Kończy się sprawa sądowa, jaką wytoczył miasto Stanisław Jednouz. Zamiana dyscyplinarki na zwolnienie z pracy za porozumieniem stron oraz odszkodowanie w wysokości 18 600 zł. To efekt ugody, jaką zawarli w sądzie pracy były naczelnik Wydziału Oświaty Stanisław Jednouz i burmistrz Lubartowa Janusz Bodziacki. Po raz kolejny okazało się, że decyzje naszego włodarza okazały się niesłuszne, a za jego błędy płacić będą z własnej kieszeni mieszkańcy naszego miasta. Przypomnijmy, Stanisław Jednouz został dyscyplinarnie zwolniony z pracy w maju 2011 roku. Bodziacki zarzucał mu wówczas, że doprowadził do straty przez miasto 300 tysięcy złotych wskutek zbyt późnego rozliczenia kosztów z gminą Lubartów za naukę dzieci z jej terenu w lubartowskich szkołach. Zanim wręczyłem panu naczelnikowi rozwiązanie stosunku pracy, zaproponowałem w obecności świadków rozwiązanie naszego stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron. Pan naczelnik nie skorzystał z tej propozycji. Tłumaczył podczas ubiegłorocznej sesji burmistrz Bodziacki. Jednouz się z tą decyzją nie zgodził i skierował sprawę do sądu pracy. Żądał przywrócenia na stanowisko i wypłacenia wynagrodzenia za okres, w którym pozostawał bez pracy. Ponad rok później sprawa została umorzona, ponieważ powód i pozwany zawarli ugodę. Kto wystąpił z propozycją ugody? Z propozycją ugody wystąpił pan burmistrz, jadąc do Lublina
10 lipca do sądu zadzwoniła pani adwokat, że pan burmistrz wystąpił z taką propozycją, co ja na to. Powiedziałem, że no muszę się zastanowić, że musimy porozmawiać. Umówiliśmy się z panią adwokat, bo to było godzinę wcześniej. No i doszedłem do wniosku, że na tych warunkach, które nie proponuje burmistrz, tylko też, które ja też proponowałem, a mianowicie to, że by to było w prasie wyjaśnione i na sesji, no burmistrz przystał na to. I w sądzie, w obecności pani sędziny, no, została spisana ugoda i na tym się to skończyło. Dlaczego przystał pan na warunki ugody? Burmistrz miasta zaproponował to przed rozprawą ostatnią, wtorkową. Po głębszym zastanowieniu się i po naradzie z panią mecenas, no uzgodziłem się na te warunki plus pewne z naszej strony odnośnie tej ugody. A czy odszkodowanie, które pan uzyska w wyniku tej ugody, nie jest niższe niż to, które by pan wywalczył, gdyby pan tej ugody nie podpisał? Znaczy na pewno jest niższe. Ja nie pracowałem ponad rok czasu. W pozwie było, że też wynagrodzenie za okres ten, w którym sprawa się toczyła. No ale z tego, co mi pani mecenas, pani adwokat moja doradzała, że odszkodowanie 3-miesięczne i tak powyżej 3-miesięcznego bym nie dostał, więc przystałem na to. Po drugie, no przez rok czasu miałem bezpłatny urlop i wystarczająco długo siedziałem, znalazłem pracę, przystąpiłem do konkursu, wygrałem. To się wiąże z nowymi obowiązkami, z nową pracą, więc brałem też to pod uwagę. Właśnie a propos tej nowej pracy chciałam się zapytać, czy wpływ na pana decyzję miała możliwość objęcia takiego stanowiska? Na pewno miała wpływ ta ugoda na tą wcześniejszą, tak jak mówiłem, wygrany konkurs. Brałem to pod uwagę. Po drugie, no, środowisko z Pałecznicy, niektórzy może naciskali wójta, że różne tam zarzuty były stawiane, żeby się oczyścić w jakiś sposób, chociaż jedno z drugim nie ma nic wspólnego i żadnych jakichś nieprawidłowości nie podałem, czy nie było w dokumentach przedstawionych do konkursu. No, brałem to też pod uwagę i po drugie, no, chciałem wrócić z powrotem do szkoły, nadarzyła się okazja, wygrałem konkurs, więc to też zaważyło. A czy nie dziwi pana fakt, że możliwość objęcia takiego stanowiska pojawiła się dopiero w momencie, kiedy proces się zbliżał ku końcowi? To znaczy, trudno powiedzieć, czy on się zbliżał ku końcowi, bo pan Bodziacki przedstawiał różnych nowych świadków. Nie wiadomo, ile ten jeszcze proces by potrwał. A trudno mi powiedzieć, dlaczego wójt Niedźwiady ogłosił konkurs w maju. To już decyzja wójta, także to myślę, że nie było, tutaj nie ma żadnego związku między tym, kiedy odbył się ten konkurs, a z kolei sprawą, która się toczyła w mojej sprawie. Czy ugoda pana zdaniem oczyści pana z zarzutów, które wcześniej postawił burmistrz Bodziacki? No myślę, że tak, bo warunkiem ugody, to też z naszej strony było, żeby pan Bodziacki, skoro postawił mnie w takim świetle, a nie czuję się do tego, żebym był winien. Po drugie, jak sam przyznał, nie wiedział nawet, że nie miałem w przydziale czynności tego, za co mnie posądził i zwolnił. Więc zaproponowaliśmy najpierw, żeby na łamach gazet lokalnych to zrobił. Burmistrz się nie zgodził. W związku z tym zaproponowaliśmy, że skoro tyle mowy było dużo na sesjach, żeby to na sesji przedstawił, powiedział o tej sprawie, że niesłusznie mnie zwolnił czekamy do najbliższej sesji. Zobaczymy, co pan burmistrz w tej sprawie powie. Mam jeszcze takie jedno pytanie. Tu się posłużę cytatem pana burmistrza z ubiegłorocznej sesji. Zanim wręczyłem panu naczelnikowi rozwiązanie stosunku pracy, zaproponowałem w obecności świadków rozwiązanie naszego stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron. Pan naczelnik nie skorzystał z tej propozycji. Jak pan to skomentuje? Proszę pani,
nie w obecności świadków, tylko w obecności jednego świadka, swego zastępcy. Pan burmistrz po całodniowej pracy, siedzieliśmy wtedy u pana burmistrza w gabinecie z dyrektorami, analizowaliśmy arkusze ocen. Na koniec pracy prosił, żebym został. Dał mi do przeczytania wypowiedzenie dyscyplinarne, niepodpisane. Przeczytałem. Pomimo błędów formalnych, które tam były, zwalniał mnie z kodeksu pracy, a nie z ustawy samorządowej, nie zgadzałem się z tym. I pan burmistrz chciał, żebym sam się zwolnił, czyli żebym napisał podanie i sam się zwolnił, czego nie chciałem zrobić i nie zrobiłem. W związku z tym, po prawie półgodzinnej, praktycznie biorąc można to nazwać molestowaniem z jego strony, nie godząc się na to, podpisał, wręczył mi to wypowiedzenie. No i tak to się skończyło. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy również burmistrza Janusza Bodziackiego. Dowiedzieliśmy się jednak, że w tej sprawie wypowie się na najbliższej sesji Rady Miasta. Nie jest to pierwsza sprawa w Sądzie Pracy z Januszem Bodziackim w roli głównej. Przypomnijmy, że w maju Tadeusz Trąbka wygrał z nim proces w sprawie niezgodnego z prawem zwolnienia z funkcji sekretarza miasta. Sąd nakazał przywrócić Tadeusza Trąbkę do pracy, wypłacić byłemu obecnemu sekretarzowi 7204 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy oraz zwrócić Trąbce koszty procesu w wysokości 3075 zł. Naszej stacji udało się dotrzeć do protokołu z posiedzenia sądu, w którym czytamy. W tym miejscu strony zawierają ugodę następującej treści. Stawający w imieniu pozwanego pełnomocnik radca prawny Tomasz Stolat oraz burmistrz Janusz Bodziacki cofają oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy zawarte w piśmie z dnia 20 maja 2011 roku, na co powód i jego pełnomocnik wyrażają zgodę. Strony zgodnie oświadczają, że łączący je stosunek pracy uległ rozwiązaniu na mocy porozumienia stron z dniem 20 maja 2011 roku i tej treści świadectwo pracy pozwany wyda powodowi w terminie do dnia 17 lipca 2012 roku. Ponadto pełnomocnik radca prawny Tomasz Stolat oraz burmistrz Janusz Bodziacki zobowiązują się do wypłacenia powodowi tytułem odszkodowania kwotę 18 630 zł w terminie do dnia 23 lipca 2012 roku z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia zakreślonego terminu płatności. Burmistrz Janusz Bodziacki zobowiązuje się ponadto do poinformowania ustnie radnych miasta Lubartów na najbliższej sesji Rady Miasta o treści zawartej ugody. Koszty procesu strony wzajemnie znoszą. Trwa wyjaśnianie okoliczności dwóch tragicznych wypadków, do których doszło w sobotnią noc. Około godziny 22 w miejscowości Wólka Rokicka doszło do tragicznego w skutkach zderzenia Mitsubishi i Kia, wskutek którego śmierć na miejscu poniosły trzy osoby, dwie dziewczynki i ich matka. Kilkanaście minut później w Starościnie kierowca Peugeota zjechał do przydrożnego rowu. Zmarł w szpitalu w wyniku poniesionych obrażeń. Jadąca od strony Łęcznej 34-latek stracił panowanie nad samochodem. Zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem osobowym Kia. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosły trzy osoby jadące vanem Mitsubishi. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosły dwie dziewczynki jadące vanem Mitsubishi oraz ich matka. W ciężkim stanie do szpitala trafiły dwie dziewczynki w wieku 8 i 11 lat oraz ich ojciec. Również do szpitala w bardzo ciężkim stanie trafił kierowca Kia, który z obrażeniami wewnętrznymi został natychmiast podany operacji. 9103 osoby, a wśród nich 212 dzieci oraz przejechanych 224 882 km. To bilans 19 święta roweru, a wymienione wyniki pozwoliły na ustanowienie w tym roku nowego rekordu. W ubiegłym roku niska temperatura i deszcz, w tym upał wręcz nie do zniesienia i ani jednej chmury. Nie przeszkodziło to jednak miłośnikom dwukołowych pojazdów do wzięcia udziału w znanej już na całym świecie lubartowskiej imprezie. Wśród ponad 9 tysięcy uczestników znalazły się ponad 200 dzieci, a najmłodszą z nich była 4-miesięczna Martynka Wolaniec. Najstarszymi uczestnikami święta rowerów byli wśród panów Jan Pietrzela, Stanisław Kosior oraz Stefan Pożak, natomiast wśród pań Janina Mitura, Stanisława Borszcz oraz Irena Piskorska. Najliczniej zgromadziła się na tegorocznej imprezie rodzina Boczniów, bo w liczbie aż 15 osób. Tylko o jedną osobę mniej zabrała ze sobą natomiast rodzina Pożaków. Uczestnicy imprezy przejechali łącznie niemal 225 tysięcy kilometrów.
Do ustanowienia tego rekordu przyczyniły się osoby, które pokonały najdłuższy dystans, a znalazły się wśród nich m.in. takie nazwiska jak Grim Maston i Zbigniew Iwanek, 290 km, oraz Karolina Piskorska, 204 km i Marta Nowak, 170 km. Gościem honorowym imprezy był znany kolarz, a obecnie organizator Tour de Pologne, Czesław Lang. Jak pan ocenia dzisiejszą imprezę? Wspaniale. Chciałem pogratulować mojemu koledze Januszowi, że miał siłę, miał pomysł i że tyle ludzi wciągnął na rowery. Bo to jest naprawdę szok. Niedługo chyba dojdziemy do 10 tysięcy i pokazuje, jak rower jest popularny, jak potrzebny są tego typu imprezy, jak potrzebny jest taki inicjator, taki animator, żeby zaprosić wszystkich i powiedzieć, chodźcie, bawcie się z nami. Land Art Festival, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ziemi, rozpoczął się 25 czerwca w Kozłowieckim Parku i trwał do niedzieli 1 lipca. Wtedy też odbył się wernisaż utworzonych tylko z naturalnych materiałów prac. Na festiwal zjechali artyści nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, między innymi Francji, Niemiec, Anglii oraz Litwy. Do tworzenia swoich dzieł używali tylko materiałów pochodzących ze środowiska naturalnego, jak drewno, wiklina, korzenie czy kamienie. Prace przebiegają w sposób dla mnie zaskakujący bardzo dobry. Niektórzy artyści chcą nawet wykonać więcej niż jedną instalację, z czego ja jestem bardzo zadowolony i dyrektor otwarty na taką inicjatywę artystów. W piątek, 29 czerwca, na ulicach Lubartowa pojawiły się tłumy ubranych w białe koszule najmłodszych i nieco starszych uczniów. Tego dnia bowiem w lubartowskich przedszkolach i szkołach odbyło się zakończenie roku. Z kamerą kanału S pojawiliśmy się w dwóch placówkach. Również o godzinie 15.30 rozpoczęła się uroczystość w gimnazjum numer 1. Zakończenie roku w gimnazjum po raz 13, po raz 11 pożegnanie absolwentów. Ukończyło 138 absolwentów. Wszyscy zdali, wynik świetny, świetny rocznik. Dziękuję bardzo nauczycielom, rodzicom. Tradycyjnie jak co roku klasy 1-2 kończą o godzinie 11.30, klasy trzecie o godzinie 15.30. Taka uroczystość rozpoczyna się częścią oficjalną, następnie wręczenie nagród ufundowane przez Radę Rodziców. W trzecich klasach zaś wręczamy od kilku lat taki medal Diligenty. Jest to rzecz niepowtarzalna dla najpilniejszego z pilnych absolwentów. Dla wszystkich pacjentów lubartowskiego szpitala mamy ważną informację. Oddział płucny, który do tej pory mieścił się w tak zwanym starym szpitalu, od niedawna funkcjonuje przy ulicy Cichej. Zdaniem Semeniuka pacjenci mają w nowym miejscu także lepsze warunki. Zdecydowanie warunki są o wiele lepsze, chociażby z tego tytułu, że budynek, jak i w tym momencie pomieszczenia, jakie są zajmowane przez ten oddział, są pomieszczeniami wyremontowanymi. Tak jak mówiłem, zrobiliśmy całkowicie dwa nowe pomieszczenia pod kątem izolacji pacjentów. Dodatkowo wyremontowaliśmy kolejną toaletę. Także warunki są o wiele lepsze niż były na ulicy Słowackiego. Poza tym budynek na ulicy Słowackiego wymaga generalnego remontu. Tam pomieszczenia chociażby od samego dachu, od stropów po samej piwnicy w zasadzie wymagałby dużych nakładów finansowych, na które w tym momencie szpital jest nie stać po prostu. Pozostając przy temacie wakacyjnym, mamy kolejną informację. Wszyscy, którzy preferują wypoczynek nad jeziorem Firlej, mogą już korzystać z nowych pomostów i promenady. Jej oficjalne otwarcie miało miejsce w czwartek, 5 lipca. W uroczystym otwarciu promenady wzięło udział wiele znanych osobistości. Zaprosiliśmy wielu zacnych gości. Chcemy po prostu pochylić nad głowę, podziękować, bo dzięki pomocy panów marszałków, zarówno pana Hetmana, jak i pana Grabczuka i pozostałych członków zarządu, na pewno tej inwestycji by nie było. Wiem, że potwierdzili przebycie, nie wiem, czy inne po prostu prace ich nie wstrzymają, ale z pewnością na pewno ktoś będzie Urząd Marszałkowski reprezentował. Oczywiście nasze władze powiatowe, wszystkie instytucje, które nas tutaj wspierały, wójtowie, burmistrzowie z całego powiatu,
Zapowiedział również obecność na dzisiejszej uroczystości rektor Wyższej Akademii Innowacji, pan Żmigrodzki, profesor. Także zobaczymy. Oczywiście no, muszą być nasi plebani, którzy najwięcej korzystają z tej ścieżki, bo codziennie widzę, jak jeżdżą, no i trzeba dokonać poświęcenia. Rozpoczęto już pracę na skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej z ulicą Piaskową i Kolejową. Wkrótce powstanie tam rondo, które znacznie usprawni ruch drogowy w tym miejscu. Do tej pory najbardziej uciążliwy był wyjazd z ulicy Piaskowej w stronę Lublina. I miało to miejsce nie tylko we wtorkowe przedpołudnia, kiedy przy ulicy Hutniczej jest targ. Ten manewr znacznie utrudniał również przydrożny płot, który skutecznie ograniczał widoczność. Prace, na które czekali od dawna nie tylko lubartowscy kierowcy, w końcu się rozpoczęły. Już wkrótce powstanie tu rondo o zewnętrznej średnicy 30 metrów, z jezdnią o szerokości 5 metrów i pierścieniem przejezdnym o szerokości 2 metrów. Wloty na rondo będą mieć szerokość 3,5 metra, natomiast wyloty 4 metrów. Powstaną również wysepki z azylami dla pieszych. Przebudowie ulegną chodniki oraz zatoka autobusowa. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 października bieżącego roku. W sobotę, 14 lipca, lubartowscy policjanci obchodzili 93. rocznicę powstania polskiej policji. Podczas uroczystości 64 policjantów otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości wzięli udział m.in. lubelski komendant wojewódzki policji inspektor Igor Parfieniuk, starosta lubartowski Fryderyk Puła, burmistrz Lubartowa Janusz Bodziacki oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych na co dzień współpracujących z policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie. Turniej siatkówki plażowej, zawody wędkarskie, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, występy zespołów ludowych i zabawa taneczna to atrakcje, jakie uświetniły imprezę, która odbyła się 22 lipca nad Zalewem w Pałecznicy. Jej celem była integracja mieszkańców Pałecznicy spod Lubartowa z mieszkańcami Pałecznicy z województwa małopolskiego. Znaleźliśmy swoją przyrodnią siostrę, której nie znaliśmy od urodzenia praktycznie. Teraz ją poznaliśmy i mam nadzieję, że będziemy rozwijać tą znajomość jeszcze na różnych płaszczyznach, że tak powiem, kulturalno-oświatowo-gospodarczych między naszymi gminami. Wczoraj bawiliśmy się tam w szkole. Natomiast dzisiaj też byli tutaj na terenie tutaj zalewu, ale już z przyczyn niezależnych ode mnie musieli odjechać. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy festyn przy pięknej pogodzie na naszym zalewem w Pałecznicy. Wielu ludzi jest zadowolonych z tego, że dzisiaj tutaj się spotkało, że przyszli. Pożegnaliśmy przed chwilą gości z Pałecznicy w województwie małopolskim, którzy byli bardzo zadowoleni przyjęciem mieszkańców z naszej Pałecznicy. Pozostałe osoby, które zostały na dzisiejszym festynie, bawią się dzieci, bawią się dorośli. No i myślę, że takie spotkania są potrzebne wszystkim nam od czasu do czasu dla odpoczynku, dla przyjemnego spędzenia wolnego czasu.